na 26 odcinek podcastu Duży Pokój, powstającego we współpracy z portalem zażyjkultury.pl zapraszają Mikołaj Uniuszko i Jędrek Janicki. Tak, dzisiaj odcinek, no jaki dzisiaj odcinek w sumie, odcinek. Taki jak zawsze. Właśnie, i tak wzorem ostatnich odcinków, chociaż chyba to nie jest jakaś bardziej utrwalona zasada, czy nawet reguła, zaczniemy od nowości, muzycznej tym razem nowości. Proszę. Płyta się nazywa, już tak od razu, konkretnie, płyta się nazywa Interalia, a w dziwny sposób pisana, bo tam jakieś kropki pomiędzy, to nie ma takiego znaczenia. I to nie są kropki, w sensie kropki, tylko takie kropki po środku jakby. Nie takie jak na końcu zdania, o to ci chodziło. Tak. Takie tak, tak. I zespół At The Drive-In. No, znana kapela od lat. A z czego znana? Bo ja tak szczerze mówiąc doskoczyłem do tej płyty nieprzygotowany trochę. Ona jest znana z tego, że tworzą ją dwóch muzyków, którzy wcześniej tworzyli Mars Volta. Mhm. Czyli Omar Rodriguez Lopez i Cedric Bixler Zavala. No i Mars Volta jest zespołem, na pewno przyznasz, popularnym. A At The Drive-In, no, chyba jest. At The Drive-In miało być takim projektem ubocznym, tylko raz na jakiś czas. Pobocznym, tak, tak. W którym panowie mieli realizować swoje pasje takie bardziej punkowe, hardkorowe w tym kierunku. No ale to się rozrosło do regularnego zespołu i tak naprawdę obie działalności przedsiębiorstwa były ciągnięte naraz. No i teraz At The Drive-In wraca po 17 latach przerwy. Po płycie, jeżeli dobrze pamiętam, Relationship of Command, która jak do tej pory była najlepszą w dorobku At The Drive-In. No i jak ci się wydaje, ten powrót jest w ogóle jakoś uzasadniony? Co masz na myśli, pytając mnie, czy powrót jest uzasadniony? No mam to na myśli, czy to jest po prostu dobra płyta. No ja uważam, że tak. W sensie to jest bardzo punkowe, uważam. Takie hardkorowe nawet trochę. Tak, no właśnie takie hardcore punkowe wręcz. Tak. Z tym, że do Mars Volty to nie jest podobne zupełnie dla mnie. A kto tak powiedział? Nie, no bo wiesz, rozumiesz. No nie, no to... Tak, ale to jest dobra płyta. Ogólnie mi się, wiesz co, zacząłem jej słuchać, to mnie tak trochę odrzuciło, bo ma się wrażenie, że to chce być punkowe, a nie za bardzo to wychodzi, nie? No to prawda, też mam takie ale wrażenie. Ale ona się rozwija bardzo później. No, w sensie zaczyna się wpadać w te takie zakrzyki no tak, wokalisty. Ale tu mówimy punkowe, ale to nie jest taki prościutki punk. Nie, jest... właśnie i na tym jakby się to wrażenie błędne opiera, że to może nie jest punkowe, bo to jest trochę za dobrze zrobione. Zbyt bogate też, zresztą tam kompozycje są dość trudne. Tak. Mi to przypomina zespół Gallows bardzo. To ładnie. Tak. Ale nie masz takiego wrażenia, że jak na muzykę jednak okołopunkową, to ona jest trochę za ładnie jakby wyprodukowana, to wszystko zbyt poprawnie brzmi. Znaczy, na pewno... wiesz co, trochę tak mam, ale z drugiej strony trudno wymagać, żeby ktoś tam sobie źle na siłę płytę, psuł. Tak, to prawda. No. Ale na pewno, wydaje mi się, mankamentem tej płyty jest wokal. Znaczy, to jest chyba w ogóle problem i Mars Volta i At The Drive-In, że ten człowiek no śpiewa świetnie, okej, ja nie neguję, ale nie do końca się nadaje do tego typu muzyki być może. No tak, bo to jest takie trochę za mało szorstkie, wokal, agresywne. Tak. Ale trzeba powiedzieć, że to muzycznie w ogóle brzmi, moim zdaniem. No i też trzeba powiedzieć, że to jest nadal rozpoznawalne, że im się udało uchwycić taki styl na poprzednich płytach i oni trzymają się trochę ewoluując, ale na pewno od razu po pierwszych dźwiękach można rozpoznać, że to ta spółka akurat tworzy The Drive-In. No, dla mnie to jest absolutnie punk, ale zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy na co dzień punku słuchają, to nie będą chcieli tego słuchać. No. Tak. To raczej będą tego chcieli słuchać ludzie skłonni do eksperymentów. No ja jakby powiedzieć, to muzycznie jest punk, ale brakuje tej ideologii trochę tego buntu. Tak, i nie chodzi nam o teksty. Znaczy to jest zbyt chyba profesjonalnie wszystko wykonane, żeby to nazwać punkiem. Właśnie. A z drugiej strony też zwróćmy uwagę, że no chyba zespoły punkowe, które już 20 parę lat są na scenie czy więcej, no to one muszą jakby celowo tą surowość zachowywać, żeby... Bo się przecież czegoś nauczyli w końcu. No jasne, i to też mi się tak wydaje. Ale tu jest trochę taki problem takiego przeładowania tymi instrumentami, tymi potężnymi brzmieniami. Nie masz takiego wrażenia? Nie. No, bardzo dynamiczna płyta na pewno. No, trochę się różnimy w jej ocenie, tobie się bardzo podobała. Mnie trochę znużyła, powiem szczerze, bo to te piosenki są bardzo wszystkie do siebie podobne, tam za wyjątkiem chyba jednej na końcu. Ale w końcu muzyka punkowa, jak ustaliliśmy. Tak, w tym stylu takim podobnym. Co mi też przypomina z drugiej strony, to jest The Strokes, pierwszą płytę, ona się nazywa... Is This It? Tak.
Bardzo okładka efektowna. No, ja no, uwielbiam tą płytę, muszę powiedzieć. To jest dla mnie trochę niezrozumiałe. Tak, i ona, no o tym się mówi, że to jest postpunkowe i właściwie można by też od Ed Drive-In też tak powiedzieć. Ale w Strokes, oni, tak, ale w oni Strokes... są bliżej punku, może? Ale tam gdzieś bliżej ten... post. Tak, ale gdzieś to ten duch właśnie trochę już, że nie trzeba się, wiesz, nie trzeba udawać rebela, tylko można na poważnie muzykę robić. Tak. Ale w Strokes ten taki wątek taneczny jest dużo bardziej widoczny, bo to jest taka trochę muzyka imprezowa, rytmiczny, tak. Pod nogę. Nie przesadzał, ale to nie jest zarzut, żeby była jasność. Ja rozumiem. Taneczność jest pożądana przecież. No właśnie, ale At The Drive-In... Przy tańcu, zwłaszcza przy tańcu. Ale At The Drive-In, co ciekawe, nie jest jedynym projektem... Jakim? Pobocznym? Ubocznym, jak to się mówi? Pobocznym. Panów Lopeza i Zawali. Bo jeszcze w roku 2014 połączyli swoje siły z niejakim Flea, między innymi zespołu Red Hot Chili Peppers. Tam gra na basie, ale to... utalentowany, wszechstronny muzyk i stworzyli zespół Antemask. Mhm. Jak na razie tylko jedna płyta wyszła, właśnie w 2014. I to jest trochę inny. No wiadomo, wokal jest rozpoznawalny, gitara jest rozpoznawalna, że możesz poznać, że to miało coś wspólnego z Mars Volta albo The Drive-In, ale jest na pewno chyba najprostszym wcieleniem tych dwóch ludzi, bo to jest takie bardzo mocno rock'n'rollowe, takiego prostego, typowego rock'n'rolla jest w tym wszystkim więcej. I bardziej też melodyjne. Nawet tak trochę bym powiedział, że stworzone w gusta, no nie wiem, rozgłośni radiowych, to się nie udało, bo w radiu się nie pojawiło. Ale tego typu muzyka, tam siłą tej płyty jest dynamika. To, czego mi brakuje na przykład na płycie Interalia, że na Interalia mam wrażenie, że wszystko jest na jednym poziomie trochę głośności grane i jednym poziomie sprzężeń, przesterowania i tak dalej. No tak. Tu natomiast jest fajne operowanie, bo są fragmenty akustyczne, są fragmenty głośniejsze, cichsze. To rzadko się zwraca na to uwagę, ale w tej płycie bardzo, bardzo dobrze to brzmi. Jest nawet trochę akustycznego, ogniskowego grania. No ale koniec końców trzeba przyznać, że Antemask to jest takim chyba raczej żartem jednorazowym niż poważnym projektem tych dwóch panów. W hierarchii to chyba Mars Volta najwyżej stoi, później The Drive-In, później Antemask, ale to jest oczywiście prywatne moje spojrzenie. No wiesz, ja z Mars Volta mam taki problem, że trudno jakby coś takiego charakterystycznego u nich znaleźć. Właściwie to jest tak, są takie dźwięki pomieszane, ale mam wrażenie, że niewiele z tego wynika właściwie. A widzisz, no nie jestem pewien. Nie jestem pewien, bo dla mnie ta płyta, przynajmniej Francis the Mute, chyba szczytowe ich osiągnięcie, jako Mars Volta, szczytowe osiągnięcie, no to jest taka eksplozja w ogóle nieprawdopodobnej, nigdy wcześniej niespotykanej, no tu może przesadzam, ilości pomysłów, które na jednej płycie się pojawiły. No, taka tak, niczym nieograniczona ale... wyobraźnia. No, ale no, to nie brzmi dla mnie, no. Nie brzmi dla ciebie. Mówiąc, tak. Dla mnie brzmi, bo mi się podoba po prostu właśnie poprzez to, jakąś taką aurę tajemniczości, ale rozumiem twój zarzut doskonale. No dobrze. No dobrze. No, nie, no Mars Volta, no to jest ciekawy na pewno projekt właśnie przez to, no rzeczywiście tam ta ilość pomysłów jest jakaś tak, zatrważająca. Tak, tak, to prawda. Może nie przez przypadek tego słowa użyłem. Że zatrważająca. No też Francis the Mute bardzo ładnie wydano, o czym wielokrotnie tak, wspominaliśmy, tak. Wspaniała okładka i tak dalej. No dobrze, chyba starczy o tym duecie, którzy cierpią, oni chyba cierpią na jakieś takie ADHD muzyczne, nie? Ciągle jakieś projekty tworzą, płyty wydają, kombinują. To jest godne pochwały, trzeba przyznać. Tak. Ciągle pochwalam. Coś. Pochwalam. Pochwalam, zakańczam, zmieniam. Dobrze. Film mamy. Plac zabaw. Film, który został nagrodzony ostatnio na festiwalu Młodzi i Film. Młodzi i Film. I film w Koszalinie. Tak? W Koszalinie chyba. W Koszalinie. Niech będzie. No to jest film opowiadający o ostatnim dniu szkoły. Dwóch, prawda, chłopaków w wieku nastoletnim. Skąd my to znamy? No tak. No właśnie, bo to na czasie temat, bo ile to tam tydzień tam. No i tak. Oni, prawda, kierowani właściwie nie wiadomo czym, porywają dziecko. O matko boska. Naprawdę? Tak. Tak,
I no, może nie będę zdradzał. Nie, ale na okupu, niestandardowo. Nie, właśnie nie wiadomo dlaczego i stąd ten tytuł. I właśnie ten film, no może trochę spłycam, choć myślę, że niewiele, no o takim bezsensownym jakimś okrucieństwie próbuje opowiadać. Motyw taki pojawiał się u nas, bo i film Funny Games też trochę o tym mówił, Essential Killing, wydaje mi się, to jest troszkę w tym temacie. No to jest film gdzieś tam ciekawy, nie, jakoś, no mi się tak nie za bardzo podobał, szczerze mówiąc. Znaczy, chodzi mi o to, że jakby nie ma przekazu jakby moralnego takiego bezpośredniego. Tak, musi w słowo wszedłem, przepraszam. I no wiesz, no nie musi być, no tak? No właśnie o to miałem pytać. Tylko no w ogóle jakby nie ma przekazu żadnego w tym, tak? No pokazują, jak porywają dziecko tam dwóch chłopaków, no i co to ma znaczyć? I jeszcze no bezczelnie, sposób... moim zdaniem, tak? Na końcu jest mój ulubiony napis historia prawdziwa, tak? Każda historia jest prawdziwa. No tak, ale no wiesz, tam oparte na... Na faktach, tak? Tak. No, ale czy ty trochę pragnąc przekazu, takiego czy innego, czy moralnego, czy jakiegoś, no, nie wiem, w sumie jakiego innego, jakiegokolwiek, nie negujesz filmów takich stricte i w ogóle sztuki stricte realistycznej? Po prostu odwzorowującej rzeczywistość? To, że coś jest realistyczne, to nie znaczy, że nie ma jakiejś, wiesz, w sobie symboliki i nie ma przekazu, no. To nawet nie musi być film, jak widzisz sytuację jakąś na żywo, która jest jakby z natury realistyczna, no, ona tak. Też może nieść dla ciebie jakieś przesłanie, no, jakąś symbolikę i tak dalej. No może, ale nie a musi. Tu jest, no może w tym kontekście to jest nie najlepsze słowo, ale to jest jakaś taka pocztówka z kosmosu. No po prostu jakby jak dostajesz pocztówkę, to też tam nie odczytujesz nic, tylko po prostu fragment świata jest przedstawiony jakiś. To prawda. No tak. No, to dla odmiany powiedziałem o filmie, który mi się nie podobał. Nie podobał. Plac mamy za sobą, plac zabaw, a przed sobą mamy zespół. Zmieniam, krótko mówiąc. Zespół nazywa się All Them Witches. Jak? All Them Witches. All Them Witches. Dziękuję. Proszę bardzo. I powiem na początek, że oni są z Nashville. Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee, bardzo dobrze. Co jednoznacznie kojarzy nam się z tym, że powinni wyskoczyć z jakimiś gitarkami i zacząć grać country. Tak. Oni wyskakują z gitarkami, ale nie grają country, grają muzykę zupełnie odmienną. No, co udowadniają najbardziej na swojej płycie z 2013 roku tym razem. Więc jak na nas nadal świeżość. Płycie zatytułowanej Lightning at the Door. Ale tak naprawdę, moim zdaniem, trzeba ją traktować jako pewną całość z koncertówką rok późniejszą, At the Garage. No bo tam jest grany materiał z tej płyty, ale w trochę inny sposób. I one, tak jak sobie ich posłuchasz, jednej po drugiej, bardzo, bardzo ciekawy efekt, jak te wersje mogą się różnić od siebie. A jakaś taka ogólna myśl, nagranie tych piosenek jest podobna. No właśnie, bo o co chodzi? Mózgiem tego zespołu jest niejaki Charles Michael Parks. Mhm. To jest gitarzysta i wokalista i ten głos, jego taki potępieńczy, posępny, jest czymś, co bardzo fajnie, bardzo ciekawy sposób współgra z tym takim energią płynącej z tej muzyki, takiej czasami bardziej w stronę Queens of the Stone Age, czasami jakiegoś typowego, znowu muszę powiedzieć to słowo wiele nieznaczące, rock'n'rolla czy rocka, nawet z poznaku Nirwany czy Alice in Chains. Ale tego Queens of the Stone Age też jest bardzo dużo. A wszystko jest oparte na jakichś takich tradycjach bluesowych. Wiem, że zaraz powiesz, że wszystko jest w ogóle na bluesie oparte. I ja doceniam to, o czym będzie chyba więcej niedługo w następnych odcinkach. No ale tutaj i są takie te bluesiska powolne, wiesz, takie solówki typowo bluesowe do tego. No ale jak na muzykę rockową, blues rockową, skręcającą w stronę stoner rocka czy heavy metalu, można tak to zaklasyfikować, jest to bardzo rozbudowane są te piosenki. Ale widzisz, są rozbudowane w taki sposób, jak ja lubię, bo to nie jest rozbudowaność, nie wiem, czy jest takie słowo. Jest. W którym po prostu to jeden gitarzysta gra 10-minutowe solo, to drugi gra solo i wiesz, utwór ci wychodzi 30 minut. To jest trochę bez sensu, uważam. No jak kiedy? No tak, i co kto lubi oczywiście, ale w tej płycie chodzi o co innego. Chodzi o to, że te piosenki po prostu są bardzo fajnie
jakby tak narracyjnie zbudowane. Są częste motywy, że wiecie, przechodzenie od spokojnego do agresywnego brzmienia, czy to odwrotnie. Mhm. No i w takim pomyśle, jak na to granie, takim bardzo powolnym i spokojnym, mhm. pomimo tego potężnego, agresywnego brzmienia, no to to fajnie działa, naprawdę. Ten pewien rodzaj narracyjności w muzyce, nie tyle w tekstach. Ja tego nie słyszałem, żeby była jasność, ale z tego opisu to tak trochę brzmi jak Since I've Been Loving You? Tak, to jest bardzo dobre porównanie. Coś takiego, o to właśnie chodziło. Też później na płycie Presence była taka balladka Led Zeppelin T for One, bo na masę ją przerabiał później. No i troszeczkę można to porównać, to jest takie to, co się rzuca na pierwszy raz do Black Keys i może nawet Royal Blood, ale jest na pewno mniej melodyjne, mniej stadionowe, a bardziej właśnie w tą stronę takiego trochę kombinowania atmosferą i właśnie budowaniem piosenki, budowaniem kompozycji. No szczerze polecam. Koncertówka jest za to dla fanów chyba prostszej muzyki, bo tam jest bardziej takiego koncertowego grania, trochę szpanowania. Ale ona się nazywa At The Garage i myślę, że bardzo dobrze oddaje ducha takiej nawet pierwotnej radości ze wspólnego muzykowania. Jest inaczej, akcenty są postawione niż na płycie studyjnej, chociaż grają ten sam materiał. Tam jest atmosfera, budowanie napięcia, tutaj raczej, jak tutaj ładne słowo użyć, takie ciężkie brzmienie koncertowe typowe, ale na bardzo wysokim poziomie. Mhm. No polecam zespół, polecam. Jeszcze raz powiem może, jak się nazywają, bo były problemy z tym. Old Them Witches, tak. Bardzo dobry. Dobrze. No dobrze, i przechodzimy teraz do clue tego programu. Tak, nie bójmy się słów. Bądź to gwoździa do trumny. To jest może dobre określenie. Właśnie, bo w ogóle nie do końca to ustaliliśmy, ale wydaje mi się, że możemy zapowiedzieć, że w najbliższych tygodniach postać reżysera tego filmu będzie się pojawiać często, bardzo często. No, w miarę możliwości, zobaczymy, jak tam będzie szło, ale jak nam będzie szło. Jak nam, jemu to już poszło. Już poszło. No tak, a mówimy o jednym na pewno z największych reżyserów w historii kina, Ingmarze Bergmanie. Cieszę się, że odważyłeś się odmienić. Tak, i zaczynamy. Nie wiem, gdzie skończymy, ale zaczynamy od jego najsłynniejszego filmu. Tak? Tak. Tam, gdzie rosną poziomki. Z 57 roku. Tak jest. Czyli raczej wczesny Bergman niż późny. No tak, ale w ogóle ten wczesny jest raczej doceniany niż późny. Proszę bardzo. Tak. No, to jest film. Opowiedzmy może, o co chodzi. Fabułę, w sensie. Aha. Prawda, lekarz Isaac Bork, tak, ma odebrać jakieś wyróżnienie na uniwersytecie. Emerytowany lekarz, dodajmy. Taki blisko, tak, 80-letni. Tak. I no, cieszył się na to wydarzenie oczywiście. Trudno się dziwić. Ale w dniu, w którym ma jechać do tegoż oddalnego uniwersytetu, nad ranem przyśnił mu się dziwny sen. Tak. Wszystko się zgadza. Ten sen jest taki bardzo surrealistyczny, możemy powiedzieć śmiało. Tak. Chociaż operuje symboliką taką dość prostą. Jest tak, efektowny. Tak. No to jest taki, no, taki no, oniryczny klasyk wręcz, można powiedzieć. Tak, w sensie tak. Bardzo no, mało realistyczny, dużo symboli. Tak? Chociaż coś, co będziemy teraz mówić chyba w tym filmie, to, że jest dość proste, schematyczne i wielokrotnie powtarzalne, to trzeba docenić, że to akurat Bergman był pierwszy, który to zrobił. Tak. I dopiero tak. On i jest kopiowany jakby. Tak. I wiele wcześniej. Nie tylko w tym filmie, ale on rzeczywiście właśnie tą prostotą, może tak, prostotą zachowań, a skomplikowaniem charakterów ludzkich. To prawda. No i te symbole i niektóre jakieś takie zagrywki po prostu przeszły do historii kina i to on był twórcą, dlatego tak, docenimy to. Budzi się z tego snu. Na szczęście. I podejmuje decyzję, że na ten uniwersytet do Lund, tak, chce jechać samochodem. To była decyzja. A miał zamiar jechać pociągiem ze swoją gosposią. Mhm. Tak, no i gdy ogłasza to, to w pokoju pojawia się jego synowa. Nazywająca go wujkiem, co ciekawe.
tak? I mówi, że chce jechać z nim. On się oczywiście zgadza, wyruszają w podróż, ale ona nie przebiega tak bardzo gładko, bo no, rozmowa między nimi, powiedzieć, że się nie klei, to nie jest najlepiej. Po prostu jakby Marianne, czyli ta synowa, dość dużą niechęcią wypowiada się o nim. Tak. Aczkolwiek tak. Sposób kulturalny, nie można tego odmówić. Tak. No i chyba... I właściwie prowokowana raczej przez niego tak... Do wyrażania opinii. Tak. I być może trochę w celu ocieplenia wizerunku, chociaż to już jakaś jest interpretacja, nie wiemy w jakim celu. Jak miał na imię? Isaac zabiera ją w miejsce, w którym spędzał wiele lat. Tak, wakacji. W młodości. Tak. No i tam ta taka prosta jak do tej pory fabuła zaczyna się gmatwać, plątać i przeplatać. Tak. Bo Marian się ulatnia chwilowo. Ładnie powiedziane. A on zaczyna wspominać. Majaki, wizje, coś takiego. Tak, tak. I widzi swoją miłość z lat młodzieńczych. Tak. Która spoufala się z jego bratem. No widzi w ogóle cały też, oprócz tego, to jest rzeczywiście najważniejsze, ale widzi, jak to życie wtedy przebiegało. Tak, tak. Ile było w tym, prawda, radości? Jakie to było łatwe właściwie? Tak, no właśnie. Łatwe bardziej. Tak. Ale z relacji tych bohaterów w tym wspomnieniu wychodzi na to, że to było radosne i łatwe dla wszystkich poza nim. Właściwie. Naukowcy mają takie tendencje do utrudniania. Tak. To powiedzmy sobie otwarcie. No i co? I reszta fabuły to w zasadzie są właśnie takie jego wyobrażenia. Na granicy jawy, snu, to co mu się przypomina. Jakieś kolejne sny się pojawiają. Tak, kilkakrotnie właśnie jeszcze śni. Kilkakrotnie sobie wyobraża rzeczy. Jak się z tego snu na tym polu ma, tych poziomek właśnie. Tytułowych. Tak. Wybudza. To dołącza do niego Sara wraz z dwoma kolegami. Twierdzą, że chcą jechać do Włoch, ale w każdym razie zabierają się z Isaaciem i Marianne w tą podróż. Trasę do Lund. No i Sara i jej przyjaciele wydają się być przypadkowymi osobami. Choć nie do końca. Choć nie do końca, bo ona ma... Bo Sara... No, ma na imię tak jak miłość właśnie Isaaca z młodości i wygląda identycznie. Tak, dobrze wybrnąłeś tutaj, tak. No tak, jest grana przez tę samą aktorkę, więc trudno, żeby nie wyglądała identycznie. Później motyw chociażby u Lyncha czy Buñuela. Tak. Wykorzystywany. No tak. No... To jest taki film o trochę o przemijaniu, o rozliczeniu starego człowieka ze swoim życiem, refleksji jakiejś nad nim. No na pewno. To jest ta wersja taka bardzo bezpośrednia, ale też chyba o jakiejś, nie wiem czy to powiedzieć, roli konwenansów i moralności. Tak, też. W ludzkim życiu, zwłaszcza tych konwenansów. No, film jest w ogóle niesamowicie bogaty właśnie w jakieś w potencjalne interpretacje i ma jakiś przekaz rzeczywiście taki bardzo bezpośredni, wydaje się. Tak. Ale no mimo tego, że wydaje się on też banalny, to film jakoś tak umyka temu banałowi, wydaje się. Ale to trochę jest tak, że tak naprawdę te prawdy takie najważniejsze, one wszystkie są same w sobie banalne. I tylko sposób ich przedstawienia powoduje, czy to będzie atrakcyjne, czy nie. Ten jest atrakcyjny, jest mocno symboliczny, tak jak mówiliśmy. Tych symboli bardzo dużo się pojawia. Mhm. No, co? Zapisałem sobie. Zapisz sobie symbol. Co tworzy szczęście? Ten film wyraźnie stawia takie pytanie. Ale on... W jaki sposób ludzie się stają szczęśliwi w ogóle? Ale on udziela raczej odpowiedzi, co nie tworzy szczęścia. Co na pewno nie tworzy szczęścia. Nie daje takiej recepty, jak być szczęśliwym, tylko raczej...
jak nie stać się nieszczęśliwym. I szczęścia na pewno nie tworzą jakieś takie bardzo sztywne zasady właśnie, czy moralne, czy to jest nie tyle właśnie moralność, co właśnie ten konwenans, jak mówisz, która jest taką atrapą jakąś właśnie moralności. Właśnie. I czy... to wydaje mi się kluczowe, bo ten Izaak, on chyba nie tyle jest moralny, jeżeli my w ogóle możemy oceniać, co on doszedł do wniosku, że powinno się być moralnym, wypada być moralnym. Tak. I tak on podejmuje jakby decyzję, żeby być moralnym. Wydaje mi się, że to jest spora różnica. Tak, tak. A w środku jest pusty zupełnie, tak? Jest wyzuty w ogóle z emocji takich ludzkich, tak? Nawet ta Sara w którymś momencie mówi, że on nie potrafi się na nią zdenerwować za zdradę. Nie dlatego, że on jest taki wielki, dobroduszny, tylko po prostu jest zimny jak lód. To nie Sara, tylko jego żona. Tak, przepraszam. Tylko jest po prostu zimny jak lód, tak? Tak. I z tego to wszystko wynika. Tak. A Sara też to mówi, tak? Na zasadzie, że właśnie nie chce być z nim, tylko z jego bratem, z Siegfriedem. Dlatego, że On jest tak po prostu moralnie wysoko, że ona się czuje bardzo... bezużyteczna. Tak. Zresztą chyba jedyna komiczna scena w tym filmie to wtedy, gdy ona wymienia walory moralne właśnie Izaaka. I mam wrażenie, że to jest tam po części też krytyka religii. No, o tyle, że... Religii rozumiane jako jeden z tych konwenansów chyba. Tak, właśnie. I właśnie tak. I właśnie to jest to oskarżenie, że to nie są prawdziwe zasady moralne, tylko jakiś konwenans, tak? No to jest na pewno rzecz bardzo ułatwiająca też życie przede wszystkim. No też bo... na tą interpretację też naprowadzają ci młodzieńcy, Victor i Anders, którzy właśnie z Sarą do tego samochodu wsiadają. Oni toczą spór na temat istnienia i nieistnienia Boga. Taki spór bardzo prosty i właściwie taki, no też to jest trochę typowe dla młodego wieku, gdzie się dużo się o ideałach dyskutuje. Tak. Ale to chyba jest typowe dla młodego wieku, dlatego że jakby ludzie w młodym wieku nie ma tej konfrontacji jeszcze z rzeczywistością, a już ci bardziej doświadczeni, no to wiesz, jakby poznali te ideały, jak one działają w praktyce i dlatego już nie muszą o nich dyskutować. Takie mam wrażenie przynajmniej. Tak. No właśnie, ciekawe, że Izaak w ogóle się nie zajmuje kwestią, prawda, tam istnienia Boga i takimi rzeczami, chociaż dla niego to by było może tam wskazane poniekąd. No już tak, no tak. Ale on gdzieś jest na tyle się wydawał silny, prawda, silne miał te zasady moralne, że jemu to jakby nie było potrzebne, tak? Nie miał jakiejś takiej sprzeczności w sobie, jak się wydawało, ale ta podróż mu uświadomiła, że miał ogromną i właściwie postępował niezgodnie ze swoim sumieniem i niewłaściwie. No, czy niewłaściwie to ciężko stwierdzić, ale na pewno niezgodnie ze swoim przekonaniem. Ale ta religijność jeszcze wydaje mi się, że w jednym jakby aspekcie trochę się objawia. Chodzi mi, nie wiem, ja takie odniosłem wrażenie, że ta jedna ze scen, w których no, jego sen był przedstawiony, no, gdy on zdawał ten egzamin, pamiętasz tam, doktorski, tak. Coś takiego, już nie pamiętam dokładnie jaki. No to przypomina trochę taką scenę sądu ostatecznego. Tak, gdzie... absolutnie. No mi się skojarzył z opowieścią wigilijną, tak? Gdzie on duchy po kolei no tam i, widział. I też, wiesz, przypomnienie twoich grzechów, twoich przewin. I tak oglądana scena z boku, tak? To takie jest charakterystyczne. A ten profesor przepytujący go jak jakiś taki demiurg, Bóg, coś takiego. Bardzo, bardzo ciekawe to naprawdę. Moja ulubiona scena zdecydowanie. No ale... No tak jak powiedzieliśmy na początku, mimo tego, że można o nim dużo mówić, to chyba jest trochę w kontrze do tego, co mówiłeś o placu zabaw, że no tu jest jakiś ten przekaz. Każdy go może chyba po swojemu odczytywać jednak, chociaż on jest raczej oczywisty, ale jest wyraźny, jest zdecydowanie. No a jaki jest ten przekaz, powiedzmy, bo tak jak już mówimy, że jest taki oczywisty. Ja to tak nie lubię ludziom mówić. Dla mnie to jest takie proste, takie carpe diem, wręcz takie przesłanie, wręcz hedonistyczne trochę, żeby się, wiesz, po prostu z chwili korzystać z życia, nie przejmować się tym, co ma być potem w ogóle. Ale łatwo jest ten film, znaczy oskarżyć to może jest złe słowo, ale zarzucić też, nie? Stwierdzić, iż ten film jest krytyką moralności. Ale nie, mi się wydaje, że nie jest, bo on jest chyba krytyką takiej sztucznej moralności. Tak, tego no, nazwaliśmy to konwenansem. Konwenansem, właśnie, nie tyle moralności. Tak mi się przypomniała teraz książka André Gide,
książka się nazywa Immoralista. Mhm. I tam chyba był podobny motyw zastosowany, że bohater, gdy zrzucił te właśnie konwenanse społeczne i zaczął kierować się swoją własną moralnością, to w odczuciu wszystkich ludzi wokół niego stał się potworem, mhm. a on dopiero wtedy zaczął wieść życie takie dla niego szczęśliwe. No tak, i to, ta koncepcja się jakby zgadza z tym, że właśnie moralność jest w człowieku od zarania, tak? Że człowiek powinien właśnie się swoją moralnością... No to jest takie kantowskie, powiedzmy, tak? Nie Bóg wieździ sto nade mną, prawo moralne we mnie. No to jest kantowskie, tak, to prawda. No i tu, że religia nie do końca ma wpływ tak, na tę moralność, jaką ty w sobie kształtujesz. Stara ramy się wprowadzić, które mogą odbiegać od twojej akurat moralności. No tak, ale zobacz, jakie to jest... Nie jest też tak bezpośrednio, że religia zawsze ci będzie... Co innego to nie nakazywać. Będzie działać. Tak, bo to no niektórym ludziom... Dla niektórych ludzi to zapewne powinno działać, jeśli to są ustalone ramy. Krótko tak? mówiąc, może te ustalenia religijne są spójne z ich moralnymi i wtedy jest ta symbioza jest idealna. Okay, tak. Tak, ale problem jest w tym, że to są dosyć... Rzadkie wypadki. No tak się wydaje, tak. A nie dam oceniać. No, jeśli iść z tą koncepcją, to ilu ludzi, tyle moralności, tak? A religia ci narzuca jedną. No tak, ale te założenia trochę jak w konstytucji. O, to nie było potrzebne. Są na tyle ogólne, że chyba, wiesz, dopiero ich wypełnienie zależy od człowieka. Tak się zastanawiam po prostu. Ale z drugiej strony zobacz, jak duża odpowiedzialność spoczywa na człowieku, który odrzuca tę moralność, nazwijmy to zewnętrzną, czyli wiesz, właśnie konwenanse, religia i tak dalej, i chce się kierować tylko moralnością wewnętrzną. No to jest taki chyba trochę strach, nie? Trochę taka ucieczka przed tą wolnością, że ty możesz zrobić to, co możesz po prostu i nikt ci nie powie, jak masz żyć. Tak. To jest trochę taki syndrom wyprowadzenia się z domu i co ludzie sobie kompletnie nie radzą, czy bardziej może nawet jak wyjdą z więzienia po wielu latach. No, oni nie są w stanie żyć w ogóle bez tych schematów ram więziennych. No tak, tak. No łatwiej się podporządkować, niż samemu wykreować ten świat. No ja się zgadzam z tym, tak. I to jest rzeczywiście jasne gdzieś tam przesłanie tego filmu też. Bo to, wiesz, tu jest pokazane, że to działa, ale z taką przestrogą też, że tak uważaj, co robisz też, mimo w tej swojej moralności, tak? Uważaj na to, jak postępujesz. To tak działa nie do końca. No, tak. Dość śmieszne, że akurat ta gosposia, jak ją ładnie nazwałeś, która pomaga Izakowi, ona też jest taka bardzo spętana przez te wszystkie reguły społeczne. No tak, ale ona tak bardziej tak fizycznie trochę, ale wiesz, jakaś pewna dobrotliwość z niej przemawia. No właśnie, właśnie. Ona jest takim raczej... No wiesz, bo my w kontekście konwenansu Izaka nie mówimy o takim konwenansie sensu stricte, tylko bardziej takim po prostu tym moralnym konwenansie, tak? Tak. A u niej to jest takie, no wiesz... No taki... No, taką rolę społeczną wykonuje po prostu, rozumiem. Ale wiesz co, jeszcze mi się przypomniało odnośnie samego filmu, że chociaż faktycznie dialogi nie silą się na naturalność, ładnie zauważyłeś, są sztuczne, nazwijmy rzecz otwarcie, to cały czas, zwłaszcza w rozmowach między bohaterami, Bergman fantastycznie buduje jakiś rodzaj napięcia. Czy to grozy, czy jakiegoś innego napięcia, trudnego do zdefiniowania, ale ono jest w każdej rozmowie tak naprawdę widoczne. Zwłaszcza, ja to odczuwałem przy tej rozmowie z matką, zupełnie nieprawdopodobna scena dla mnie. Tak, o właśnie, a jak o tej matce, no to też warto tu zauważyć, jak są bezpośrednio budowane te różnice pokoleń, ale nie tyle tam jakichś realnych pokoleń tam w tamtym czasie i tak dalej, tylko tych różnic właśnie w postrzeganiu życia, sensu życia i tak dalej. No tak, jak najbardziej tak. No to jest takie spojrzenie nadal aktualne, masz rację, ono nie poddaje się tam czasowi, to się zgadza. No i bezpośrednio jest takie coś, że młodość jest przeciwstawiana starości, tak? Z tej starości, gdy jesteś skoszkniały, a młodość, gdy te decyzje są podejmowane szybko. Ale Izak jakby trochę odwrotny, jego syn chyba też, odwrotną drogę przechodzą, że na początku są starzy młodzi, a później jakby z wiekiem coraz bardziej dojrzewają do młodości. Tak, dokładnie. To ciekawy zabieg jest. No tu też jest taka trochę apoteoza życia jako takich sił witalnych. Takiego pierwotnego typowo. Tak, tak.
No, bezpośrednio też takie umieranie kontra rodzenie, tak? No to też kołyska, tak. Jako symbol później. Ale to życie nie tylko w sensie życie ludzkie, prawda, że się, no, czy rodzi się nowe i tak dalej, ale, mhm. ale w Izaku tak się rodzi tak naprawdę życie w końcu. W Izaku? Bo on jakby przez całe życie wydaje się, że był martwy, tak? Żadnych, w tym kontekście te... A właśnie. Życie jest stawiane jako te emocje, tak? Tak, tak, tak. A on jakby narodził się dopiero tuż przed śmiercią, tak, wtedy, kiedy tak. trochę poczuł tych emocji. I wydaje się, że no właśnie Ewald, on uchronił Ewalda przed tą... On, czy może cała sytuacja jego syna przed tą śmiercią no, za symbolicznie, życia. Symbolicznie on. Jeszcze bardzo ciekawym aspektem jest sposób budowania dziwności w tym filmie. Mhm. Bo jest dziwność, to się wszyscy zgadzą, a wydaje mi się, że jakąś sztucznością nawet. I w zachowaniach bohaterów, i w takim wygłaszaniu swoich kwestii, no to no, potęguje tę atmosferę taką mocno niepokojącą. Ja mam takie wrażenie przynajmniej. No tak, tak. Tak. Bo to wszystko jest trochę snami, przerysowane tak. nawet. No jest mnóstwo symboliki też, trzeba w tym powiedzieć. Mhm. Też, dość jasnej. No chociażby ten pies z pierwszej sceny. No pies, prawda, trumna, ten zegar bez wskazówek, tak. Odbicie Izaka w lustrze. Gdy rozmawia z młodą. Tak, ta kołyska na tym polu, no to wśród drzew. Pamiętny burza. Fotos z tego filmu zresztą. Tak, tak. No, ale wiesz co, z tą symboliką ona jest prosta, tak jak mówiliśmy, bo cały przekaz jest prosty, to akurat fajnie współgra ze sobą. Nie chcielibyśmy też tego filmu jako jakiejś takiej przypowieści tutaj przedstawiać. Nie, bo absolutnie tak nie jest, bo po tych meandrach właśnie tej, trochę tej uznaniowości dobra w ogóle i tego, jak się powinno żyć, tak? No chociaż uznanie... Bo mają wszyscy bohaterowie mają silne przekonanie o tym, jak powinni żyć. Że tylko oni żyją poprawnie, tak jak się powinno. Tak, tak. Tak jak ci młodzi, tak? Z tą Sarą na czele. No ale ciekawe, że z drugiej strony oni się zupełnie różnią od tego Izaka, mm-hmm. a w jakiś sposób do niego chyba lgną, mimo wszystko, tak. darzą go dużym szacunkiem. Tak. Tak. Tak jakby instynktownie czuli tą jego, prawda, pustkę. Ale z drugiej strony może jakby czuli i on też, że no, na zasadzie ta druga osoba jest tym, tak? czego im w życiu trochę brakuje, tak, być tak, może. Tak, tak, no. No, też tak druga to strona. No trzeba też powiedzieć przy tym, że ci bohaterowie są właściwie tacy trochę sztampowi, no. wydaje się, że to są takie figurki. Figurka tutaj synowej, figurka no, tysia, tak. figurka młodych, tak. Figurka tak gosposi jak najbardziej. Figurka pokłóconego małżeństwa i tak dalej, nie? To jest prawda. No to nie przeszkadza, nawet podkreśla trochę symbolikę tych postaci, tak, a nie odrealnia je, tak? No i też to nie jest film stricte teatralny, ale ta atmosfera takiej teatralności no, unosi się nad nim. No, ograniczona liczba bohaterów. Tak. Plenerów trochę jest akurat w tym filmie. No jest trochę, ale wiesz... Nie tak mało. No, u Bergmana to zawsze są filmy skromne, tak? I dlatego one się tak gdzieś tam kojarzą teatralnie. Mm-hmm. Bo to nigdy nie jest jakieś, wiesz, wielkie właśnie plenery. Widowisko. Tak, tak. Zawsze artysta skupiający się gdzieś tam na wnętrzu ludzkim najbardziej. No, I taka otoczka właśnie oszczędna sprzyja temu, wydaje się. Tej refleksji? Tak. Sugeruje, że efektowny film utrudnia refleksję nad nim? Tak. To możliwe. Możliwe. Na pewno refleksja nad taką delikatną materią, jaką jest ludzka psychika, a to zwykle było właśnie obiektem zainteresowań Bergmana. Bergmana przynajmniej. No, tak, tak, tak. Nieskończone źródło inspiracji. Też dodajmy, jeżeli chodzi o grę aktorską, bo tak mówiliśmy, że sztampowo, schematycznie wszyscy, no ale ta postać Izaka grana przez Siestrema, Wiktora Siestrema, tak? Mhm. No to tam kunszt aktorski widać zdecydowanie u niego tak, akurat. Tak, to jest taka wybijająca się postać. Zresztą film jest tak technicznie ciekawie skonstruowany, bo on jest takim trzecioosobowym właściwie, no pierwszoosobowym, ale narratorem takim z boku, tak? Wypowiada swoje myśli. Mhm.
To jest efektowne, ja zawsze lubię ten efekt, muszę powiedzieć. Tak. Tak. No, takiego zbliżenia do bohatera głównego. Tak, tak. Na tak. pewno. Ale zobacz, wszystkie sceny nie. Przesadzam. No bo jest coś takiego, że większość scen właśnie koncentruje się wokół niego, dlatego on ma większe pole do, no tak, do tak, popisu tak. po prostu od innych. Tak, absolutnie. No, trochę tak z takich banalnych rzeczy, to wydaje się, że trochę jest takie też przekaz, że miłości nie należy podnosić do jakiegoś takiego bardzo poziomu, wiesz, jakby powiedzieć, platonicznego, tak? Tylko, że traktować miłość jak taką rzecz, która przychodzi i fajnie, że przychodzi, ale i, no, jej nie traktować jak świętości po prostu, tak? Żeby się raczej rzucać za wirem zdarzeń, no, ale niż, to... niż, prawda, czytać poezję. Tak, ale to ogólnie taki był kiedyś rysunek Marka Raszkowskiego a propos czytania poezji, teraz mi się przypomniał. Bardzo fajny. Ale to tak ogólnie chyba chodzi nie tylko o miłość, ale jakby życie. Że to nie chodzi o to, żeby wiesz, wymyślić jak przeżyć to życie, tylko wręcz odwrotnie. No, traktować je jako coś właśnie tak jak mówisz naturalnego i no i tyle. No. Tak jest i jest. I cieszmy się tym. Chociaż my tak bardzo mówimy o tym filmie, no bo, tak jak mówiliśmy, przekaz jest prościutki. Ale sposób przedstawienia ale tego jest, przekazu. On jest taki gęsty ten film. No tak. Po prostu tam cały czas jest krótki w ogóle. Ale naprawdę no po prostu dużo się dzieje wbrew pozorom. Nie tyle w sensie akcji, fabuły. Co tak. No chociaż też się trochę dzieje. Wypadek samochodowy. No przez to też, że on jest taki bogaty w symbolikę. Nie tych prostych symboli, które się tam pojawiają, ale takich... No sam jakby Izak jest symbolem jakimś, tak? Bardzo skomplikowanym zresztą uważam. No zdecydowanie. A też się patrz, pojawia już wtedy już u Bergmana motyw drogi. No tak, tak. Takiej nawet najprościej rozumianej, jak wiąże ciemności, jak jakąś podróż. Mhm. No nie tylko na uniwersytet. Tak i... No kiedyś o tym mówiłem, że filmy drogi to zawsze są filmy o życiu. Psychologiczne, tak. Wiesz, metaforycznie o życiu. A tu to widać jak na dłoni, tak? Mhm. Bo on jadąc tym samochodem całe życie mu przed oczami przemyka. No tak. To fakt. No, Bergman był miłośnikiem samochodów, to tak jako ciekawostkę, nie jeszcze wiesz, się tak zastanawiam, no bo Izak jest uważany powszechnie za dobrego, ale ludzie, którzy go znają bliżej, wiedzą, że on jest no, pusty po prostu, tak? Ale wiesz co, bo to jest w ogóle ciekawa refleksja nad dobrem. O jego obiektywności i subiektywności. Tak, no tak. Bo w tym sensie obiektywnym on rzeczywiście był dobry, jako lekarz się spełniał i tak dalej. No tak. Ale to jakby zachwiewa takie rozumienie dobra. W ogóle nie wiem, czy jest definicja jakiegoś dobra, czegoś takiego. No definicja to pewnie jest. To jest nie tyle ale, dobro z tak, wyboru, co dobro z przymusu w jego wypadku. Tak, tak. No, też przez jego zawód i przez ten konwenans przyjęty, tak? No tak. Tak. On fizycznie dużo dobra rzeczywiście no, tworzy. Ratował życie tak, ludziom po tak. prostu. Ale to jest nie poparte jego przekonaniami jakby. No nie, no taki ma zawód po prostu. Tak. To prawda. Co ciekawe, na tym egzaminie będącym także sądem ostatecznym on zapomina nawet pierwszą... Właśnie. Podstawową zasadę lekarską. To właśnie pokazuje, że on nie jest lekarzem... Z powołania, tak. tylko z wyuczenia. Że bycie lekarzem to nie znaczy właśnie, że umiesz wyciąć wątrobę, tylko że chcesz ratować ludzi, tak? Znaczy, to chyba... Chcesz pomagać, znaczy, no okej, okay, no. Wyciąć wątrobę, no bo to ja też bym mógł być lekarzem według tej koncepcji. Ale nie, rozumiem, o co ci chodzi. No, że jest lekarz, prawda, lekarz moralny i jest lekarz tak, fizyczny. Tak, zgadzam się. To bardzo ciekawe. Jeszcze coś mamy na temat Bergmana? Mamy tak. Że ustrukturyzowanie relacji, tak ojej. Już socjologicznie rzecz patrząc, często jakby niweluje je same. Hugo, skąd się w tobie odezwał? Chyba kiedyś o tym mówiliśmy, że jak każda relacja, zwłaszcza typu miłość, tak ją nazwijmy, relacja typu miłość, to ona jest najciekawsza, może trochę prywatne mówię odczucie, dopóki jest nienazwana. Że w ogóle nazwanie wszystkiego zabiera dużo tej relacji, takie
uporządkowanie, co za tym idzie. Ona staje się wtedy powszednia i zwyczajna, tak jak wiele innych. Tak, tak. No tu też trochę, no, myślę, że bezpośrednio Bergman wydaje się krytykować w ogóle instytucję małżeństwa. Myślisz, że to prywatne doświadczenia Bergmana? To, no nie orientuję się akurat wydaje w jego prywatnych. Się, może tak być. Może tak być, też mi się wydaje. No i zastanawiam się, czy refleksja o życiu, którą tu niewątpliwie snuje Izak, czy refleksja starca o minionym życiu zawsze będzie gorzka? Czy są spełnieni ludzie na koniec życia tak naprawdę? Bo zawsze jak się analizuje swoje wybory przeszłe, to można dojść do wniosku, że można było dokonać lepszego, tak? No tak, zresztą zawsze tak jest, że nigdy nie dokonujesz najlepszego wyboru, wydaje mi się. No bo nawet już tak trywialnie, jeśli celem twoim życiu są pieniądze, tak? To mógłbyś mieć więcej pieniędzy. No właśnie, bo są ludzie, którzy mają więcej. Więcej, tak. No fakt. No ale wiesz co, wydaje mi się, że refleksja Izaaka, gdyby on nie przeżył tej podróży, gdyby on nie miał tej chwili refleksji nad swoim życiem, ona by była w pełni pozytywna. Tak, tak. Stwierdziłby, że żył tak jak chciał po prostu i tak jak powinien. Tak, ale to gdzieś wynika od niego wewnętrznie. To nie jest tak, że on jest jakimś impulsem kierowany właściwie. Te wspomnienia mu się narzucają gdzieś tam jemu same, tak? No tak, to prawda. Tak. No w tym kontekście też trochę tak jest, że młodość zawsze jest najlepiej wspominana, tak? Czas właściwie podejmowania większości tych decyzji. No ale to jest ciekawa cecha psychiki ludzkiej, że zawsze lepiej wspominasz nie to, co jest, tylko to, co było. Tylko to, co było. To jest takie dość pesymistyczne. No niestety. No tak, to fakt. Pesymizmie, to jest prawda. No dobra. Wszystko? No wszystko, odkreśliłem wszystko. Wszystkie żeś tam, ptaszki zahaczył, bardzo dobrze. No to tyle na dzisiaj. Jeszcze powiemy, jak się pewnie państwo zorientowali, państwo, jak ładnie. Że w tle mamy muzykę. Tak. To jest bardzo ważne dla nas, bo to są takie trochę utwory, z którymi się wychowaliśmy. Tak. I które ja przynajmniej stawiam najwyżej w całej masie muzycznej. Tak, a przy okazji okazało się, że możemy ich używać. I używaj, co jest też nie bez znaczenia, ale to jest... Tak, no jesteśmy bardzo szczęśliwi, że znaleźliśmy ten przepis, że możemy ich używać, krótko mówiąc. Tak. No, jakby ktoś, jeszcze jakby ktoś był zainteresowany, co to są za utwory, to oczywiście służymy pomocą. No, będą w opisie. No, wszystko. To dzięki. Dziękujemy bardzo.